ty przyglądaj się, tylko leż sobie swobodnie i przyglądaj się, co ona z ciebie wypłukuje. Jeżeli coś zobaczysz, co jest na tobie, na twoich ciałach, zmysłach, to weź to ręką, zdejmij, powiedz, że tego nie chcesz, nie potrzebujesz i dajesz do tej wody, a ta woda to od razu rozpuszcza i to już nie istnieje i nigdy istnieć nie będzie. Wszystko, co woda z ciebie wypłucze i zabierze, co jej oddasz, nigdy już i nie będzie istniało, a ty będziesz wolna od tego już na zawsze. Więc tak zrób, żebyś się oczyściła ze wszystkiego, czego chcesz. Ty masz pełną, wolną wolę. Wykorzystaj tą szansę na maksa. Ja teraz zmieniam strukturę tej wody na ciekły kryształ. Ona aż się mieni, taka jest przeźroczysta i aż się mieni. Ma potężną moc. I ta woda teraz jeszcze głębiej wnika w twoje wszystkie komórki, wszystkie twoje ciała i zmysły. Wszystko z ciebie wypłukuje. Ona cię oczyści do tak zwanego pierwotnego twojego stanu. Będziesz wyglądała tak, jak się narodziłaś. Powiedz mi, czy jeszcze smugę zostawiasz, czy już nie? To błękitna się zrobiła. Pięknie, to dobrze, dobrze. Ja teraz zwiększam jeszcze 1000-krotnie moc oczyszczania tej wody kryształicznej. Ona teraz naprawdę nawet struktury fantomowe rozpuszcza i uwalnia cię. Ty się rozluźnij tak, jakbyś chciała, żeby ta woda wszystko z ciebie zabrała. Im bardziej będziesz rozluźniona, im bardziej będziesz swobodna, ona więcej z ciebie zabierze. Ona cię całkowicie oczyści. Ona jest pełna miłości, spokoju. Odczuj ją, jaka ona jest dobra, jaka ona jest piękna, jaka ona jest taka przyjazna dla ciebie. Jak się czujesz w tej wodzie, jak leżysz? Dobrze, to trochę marznę. Dobrze, ja podnoszę temperaturę tej wody do 30 stopni. Teraz ci jest ciepło? Jeszcze nie. Dobra, to podnoszę do 40 stopni. Teraz masz 40 stopni ta woda. I bardzo teraz czujesz tą różnicę. Czujesz to ciepło? Jeszcze nie. Dobrze, to podnoszę do 50 stopni. Teraz już woda ma 50 stopni. Taka jest cieplutka. To jest naprawdę bardzo ciepła, wręcz nawet lekko gorącała. I teraz poczuj to ciepło od niej. Ja podnoszę temperaturę twojego ciała teraz do 37 stopni. Teraz twoje ciało ma 37 stopni. Jest bardzo ci ciepło. Świeci pięknie słoneczko i coraz ci cieplej jest. Czujesz już to ciepło? Jeszcze ręce mam zwarnięte. No już ciepło. Dobrze, zaraz i do rąk dojdzie ciepło, coraz twoje ciało całe się nagrzewa i rozchodzi się to ciepło. Czujesz, jak całe, coraz bardziej jesteś gorąca. I już idzie ciepło do rąk, do dłoni. Czujesz, jakie te dłonie zaczynają być ciepłe, coraz bardziej i już są gorące. I już ci jest bardzo ciepło. Dobrze, i teraz zobacz, czy jeszcze smugę zostawiasz, czy już nie? Dokładnie to nie mogę teraz dążyć, bo tak cały czas mam tą przesłonę. Dobrze. W każdym bądź razie teraz sobie głowę dajesz pod wodę po to, żeby ta woda spłukała tą przesłonę i ją rozpuściła na zawsze. Chcesz jej pozbyć? Tak, chcę się pozbyć. Dobrze. To teraz zanurz się całkiem pod wodę. Pod wodą sobie możesz spokojnie oddychać. Teraz woda oczyszcza, ta potężna moc jej oczyszcza ci całą tą właśnie zasłonę, to wszystko, co nad tobą cały czas było i ci przeszkadzało. Jak zobaczysz, że to już zmyje, ta woda zabierze, to wtedy dopiero wyjdziemy z tej wody. A tak to sobie leż spokojnie i tylko mów, że jej nie chcesz, nie potrzebujesz i że ma się rozpuścić, ma odejść. A woda ją zabiera i ją rozpuszcza. Ja teraz zwiększam moc 1000-krotnie. Moc taką oczyszczającą i rozpuszczającą. Ona jest 1000-krotnie większą ma moc niż ta zasłona. Ta woda ją rozpuszcza, ona ją gotuje, ona ją po prostu rozpuszcza i ona znika.
a dookoła ciebie robi się bardzo czysto i światło, czyste, białe światło, piękne. Coraz jaśniej i jaśniej się robi. I teraz widzisz tą wodę przeźroczystą, czyściutką. Czysta woda przeźroczysta jest? Tak, czysta. A powiedz mi, dno tej wody, na którym siedzisz, to jest piasek czy kamienie? Piasek. Piasek. I to jest żółty taki piasek, jak normalnie w rzekach, czy biały? Brązowy. A, to jest brązowy jakiś. No to fajnie, dobrze. W takim razie popatrz na swoje ciało. Jak wygląda twoje ciało? Czy ono już jest czyste całkowicie? Nie widzę ciała. Nie widzisz ciała? To znaczy, że co, tak jest czyste, że go nie widzisz? Nie, tak jeszcze jest taka, w takiej ciemności jestem z powitą. Aha. Dobrze. W takim razie dalej jesteś zanurzona pod tą wodą, a ja teraz zwiększam moc tej wody miliardkrotnie po to, żeby wreszcie spłukała z ciebie wszystkie brudy, rozpuściła i teraz uwolnij się od tego. Zrzuć to wszystko z siebie, niech raz na zawsze zostanie to zabrane, niech woda to zabierze, rozpuści i niech to już nigdy nie istnieje i niech nic z tobą nie ma wspólnego, ani ty z tym. Pozbądź się tego. Woda teraz przyspiesza, bardzo jest teraz szybki nurt i wszystko zabiera, zdziera tak, jakby jakąś czarną skórę z ciebie. Wszystko zdziera, to wszystko zabiera. Najważniejsze, żebyś się tego pozbyła, dlatego że to są właśnie te twoje ograniczenia, te twoje takie pierdoły, które ci przeszkadzają w życiu, które to są takie programy innych ludzi, takich, to po prostu są bzdety, bzdury. To nie ma żadnego znaczenia. Popatrz się na nie, że one nie mają żadnego znaczenia poza swoją strukturą. Nic. One tylko robiły ci przysłonę. One nic nie robiły. Bo gdyby one ci dawały jakieś poczucie bezpieczeństwa, spokoju albo coś, a one nic nie dawały, tylko były sobie. Więc pozbądź się tego. Pozbądź się tego raz na zawsze. Ja teraz proszę Metatrona i wszystkie istoty światła, żeby przybyły i żeby właśnie pomogły ci zdjąć tą osmonę, żeby ją zdjęły, żeby dały woda, żeby ją rozpuściła. Niech cię oczyszczą całkowicie. To są wszystko istoty światła. To są bardzo dobre, pozytywne istoty. Ja im daję potężną moc, milionkrotnie większą niż oni mają. Czyli są teraz już tak potężni, że praktycznie wszystko mogą zrobić i oni teraz usuwają to zasłonę, to wszystko dają do wody, a woda ma moc rozpuszczenia. Wszystko rozpuszcza. Ty widzisz, jak oni zdejmują, do tej wody wkładają, a woda to wszystko rozpuszcza i to przestaje istnieć. I to już nie istnieje i nigdy istnieć nie będzie. A ty jesteś od tego już wolna na zawsze. Powiedz mi, jak dużo istot tych świetlistych przybyło? Jakbyś tak miała policzyć, to ile ich jest? Cztery. Dobrze. Zapytaj się tych istot, która z nich jest Metatronem? Z lewej strony stoi. Dobrze. Powiedz mu, że jest kochany za to, że że pomaga. Tak. I tym wszystkim resztę, tym innym też podziękuj, powiedz też, że są kochani za to, że ci pomogli, że oczyścili się. Dobrze. Zapytaj się ich, czy mogą ci jeszcze jakoś pomóc, żebyś była wolna, szczęśliwa, żebyś mogła sobie spokojnie tutaj jakby żyć, bytować. Czy mogliby ci podpowiedzieć jakieś wskazówki? Co, jak żyć? Wiedzieć, co jeszcze zrobić, żeby była całkowicie wolna, szczęśliwa, wracamy. I co Metatron mówi? Nie znajduję podpowiedzi. Nie znajduje. A zapytaj się go, czy mógłby, czy te istoty, czy mogłyby ci pokazać, kim jesteś, skąd jesteś? Czy mogłybyś mi pokazać, skąd jestem, skąd przybyłam, kim jestem,
co mam do zrobienia. Dobrze, widzę. I co, prowadzą cię gdzieś? Nie. Nic, nie chcą nic powiedzieć? Czy co? Nie. 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 No nic, dobrze. W takim razie wygląda na to, że potrzebujesz większego oczyszczenia, żeby one chciały, oni chcieli ci powiedzieć coś na ten temat, odpowiedzieć, żeby z tobą rozmawiali. Musisz być bardziej czysta. Wygląda na to, że oni są bardzo czyści, oni są bardzo, to są istoty światła, bardzo, bardzo, bardzo czyste istoty i no i tak jakoś się składa, że żebyśmy ich słyszeli i oni, żeby nas traktowali tak samo, to powinniśmy być tacy jak oni. No na razie jeszcze nie jesteś, ale my zaraz popracujemy nad tym, żeby cię oczyścić. Ja mam taką prośbę, żeby Metatron i wszystkie te istoty, żeby teraz razem z tobą przeniosły się na ocean. Ja was przenoszę wszystkich na ocean, stoicie na środku oceanu, na tafli wody. I teraz ten ocean ma jeszcze większą, potężną moc oczyszczenia. I teraz ja zanurzam was wszystkich pod tą wodę. Chodzi o to, żeby oni pomogli tobie oczyścić się całkowicie. Ten ocean ma potężną moc oczyszczania i on teraz zaczyna cię oczyszczać. Chcesz takiego pełnego oczyszczenia? Chcę pełnego oczyszczenia. Dobrze. Na mocy wolnej woli twojej teraz ocean oczyszcza cię całkowicie, a te istoty pomagają w oczyszczeniu. Będą zdejmować z ciebie to, co jeszcze się gdzieś tam trzyma i przeszkadza. A ty ich proś o to, żeby właśnie pomagały ci, żeby cię oczyściły całkowicie. Jak coś widzisz do zdjęcia, to proś, żeby zdjęły to i wszystko one oddają to do wody. I teraz powiedz, jak wiele rzeczy z ciebie odpada do tej wody? Czy to są jakieś rzeczy energetyczne, czy to są jakieś też takie rzeczy? Nie widzę tego, co odpada, robi się jaśniej wokół. A to bardzo dobrze. Piękne światło. Dobrze, pięknie, dobrze. W takim razie właśnie ten proces oczyszczania teraz jest całkowity. Ja zwiększam moc, doprowadzam tam czyste światło ze źródła, zasilam te wszystkie istoty jeszcze bardziej, ciebie, tą wodę i teraz ten proces oczyszczania jest coraz szybszy. Coraz więcej światła przybywa, coraz jest jaśniej, coraz większa biel, czystość i staje się ta biel przeźroczysta i zaczynasz widzieć dookoła całą przestrzeń, czystą, krystaliczną wodę, te istoty i widzisz swoje ciało. Popatrz na swoje ciało i powiedz mi, czy jest wystarczająco czyste, czy jeszcze mało? Mało. Mało, dobrze. To proś te istoty i tą wodę, żeby cię oczyściły. To wszystko od ciebie zależy. Jest takie powiedzenie, proście, a będzie wam dane. Teraz zrób taki system wybaczania. Wybacz wszystkim, którzy uczynili tobie krzywdę. Proś wszystkich o wybaczenie. I wybacz samej sobie, że brałaś udział w różnych sytuacjach. Powtarzaj to w kółko, jak taką mantrę. To ma bardzo duże znaczenie, dlatego że tylko gdy wybaczysz wszystkim i wybaczą tobie i ty sama sobie wybaczysz, staniesz się czysta i wolna. A woda wszystko od ciebie zabiera. Te istoty zabierają, oczyszczają. I w ten sposób teraz bardziej się oczyszczasz i wchodzisz w coraz głębszą taką głębsze światło, energię czystą. Ja doprowadzam do ciebie taką wiązkę światła ze źródła. To jest czyste światło, piękne światło, które wchodzi przez czakrę korony, oświetla całe twoje ciało i rozchodzi się dookoła. Dookoła ciebie cała woda staje się taka czysta, piękna. To światło ma potężną moc. To jest światło źródła. Istnienia. Najczystsze, najpiękniejsze światło, jakie jest. Najczystsza, najpiękniejsza energia, jaka jest. Powiedz mi, jakie teraz ciało masz? Wystarczająco czyste, czy jeszcze? W ogóle nie widzę swojego ciała. Czyli jesteś już tak czysta, że stałaś się przeźroczysta?
To znaczy nie takie podobne tak jakby wszystko było przysłonięte, ja nie mam poczucia. Aha, czyli gdzieś tam jestem. Czyli czujesz się tak, jakby ciebie nie było, tak? No tak, nie widzę siebie w ogóle. Dobrze, ale jakie masz odczucie? Masz odczucie, że jesteś, czy że ciebie nie ma? Nie, że nie mogę się zobaczyć, że nie wiem, gdzie jestem. Dobrze, nie ma sprawy. Jeszcze poczekamy trochę w tej wodzie, żeby cię oczyściła całkowicie. Ten proces cały czas się odbywa, coraz więcej światła przybywa, coraz więcej tych istot tam jest, które cię oczyszczają, naprawiają. Dobrze. A teraz już wszyscy się wynurzacie z tej wody, stajecie znowu na tafli wody, stoisz ty i oni i popatrz się teraz na siebie i zobacz, jaka teraz jesteś. Czy już jesteś czysta? Jak wyglądasz? A jak wyglądają te istoty, które są przy tobie? Tak samo, czy wyglądają inaczej? Mam cały czas zasłonę, tak jakbym czuję, że leżę w łóżku i takie wszystko przykryte taką czerwienią. Nie czuję, że się przeniosłem. Aha, czyli dalej jesteś. Czyli te momenty, które tam gdzieś poczułaś, że jesteś, to były tylko takie chwilowe. Takie momenty, takie rozjaśniające się światło. Ale tak teraz wróciłam znowu tak do tego łóżka i tak jakby było takim kocem ciemno-czerwonym wszystko przykryte. Dobrze. W takim razie twoje ciało sobie leży, twoja dusza teraz wychodzi, staje obok tego ciała i zwiń ten koc. Zwiń ten koc w taki rulon. Wiesz, jak to się dywany zwija, to zwiń go. Zwinęłaś go? Tak. Dobrze. I teraz, jako dusza wolna, spokojna, zanosisz go do słoneczka. Słoneczko od ciebie przyjmuje go, bierze w ręce i ty widzisz, jak ono zjada to i tego już nie ma i nigdy nie będzie. A ty jesteś od tego wolna. Teraz wracasz z powrotem do swojego ciała, wchodzisz do niego i teraz popatrz się, że już nie ma tego, co cię przysłaniało. Widzisz, jakie to jest proste? Załatwiłaś problem sama. Dobrze. W takim razie znowu wychodzisz ze swojego ciała, stoisz obok, rozejrzyj się po swoim pokoju. Powiedz, jak wygląda twój pokój? Tak samo, jak codziennie, czy inaczej? Nie widzę. Nie widzisz nic. Dobra? Nic. Dobrze. W takim razie ja teraz przenoszę ciebie do twojego brata. Jesteś teraz koło swojego brata, tego, z którym tam miałaś jakiś konflikt. Podejdź do niego, przytul go do siebie, ukochaj go, powiedz mu, że go kochasz. Powiedz, bardzo cię proszę o wybaczenie. On teraz ma ci... Tak. Dobrze. Ja teraz z nim porozmawiam. Chodzi o to, że jeżeli sobie wybaczycie, jeżeli zrozumiecie, że to nie ma żadnego znaczenia, będziecie obydwoje wolni. To jest bardzo ważne. Tak samo jest to tobie potrzebne, jak i Hani potrzebne. To jest dla was obydwoje. Nienawiść, głupota, złość. Wam tylko marnujecie sobie życie, marnujecie sobie coś takiego, co nazywa się miłością. Czyli najpiękniejsze odczucia marnujecie. Chyba nie chcesz tego marnować. Tyle lat zmarnowałeś. Ja bym chciał, żebyście się teraz pogodzili, dlatego że to wszystko nie ma żadnego znaczenia. A jak się pogodzicie, wtedy poczujesz się lepiej, wolny, bo uwolnisz się od tego. Hania od tego się uwolni. Razem się od tego uwolnicie. Czyli jesteście rodzeństwem. Chciałbyś się uwolnić od tego uczucia, od tej złości, nienawiści? I co odpowiada? Jeszcze nie. Jeszcze nie? A kiedy dojrzejesz na tyle, żeby się uwolnić od takiej głupoty? Bo przecież ona ci nic nie daje. Ta zawiść, ta głupota nic nie daje. Ty po prostu cały czas cierpisz, cały czas żywisz jakiegoś byta, energią swoją. Popatrz, że ty cały czas
taką żyjesz zawziętością. Coś, co tak naprawdę pożera twoją energię. Zobacz, kogo ty tak naprawdę karmisz swoją zawziętością. Pomyśl, czy naprawdę nie jest czas, żeby się tego pozbyć, żeby to zrozumieć, żeby tą energię zatrzymać sobie. Żeby być zdrowszy, spokojniejszy. Przecież to jest takie fajne. Chciałbyś tak? Ja teraz taki ekran otwieram przed wami obydwoma. Przed nim i przed tobą. I na tym ekranie będzie widać całe to zdarzenie. Ja chcę, żebyście obejrzeli to zdarzenie i ocenili, na ile ono jest ważne, na ile ono ma znaczenie i w ogóle jakie ma znaczenie. Czy to naprawdę nie był bzdet, bzdura, która was poróżniła. Teraz oglądnijcie sobie to zdarzenie, całe to zdarzenie ze szczegółami. Kto tu był winny, kto nie był winny. Chodzi mi o to, żebyście mieli pełną świadomość tego zdarzenia. A obydwoje bardzo dobrze pamiętacie, co się wydarzyło i jak się wydarzyło. Ja chcę, żebyście zrozumieli to, że nie może to być między wami, bo to wam tylko szkodzi. Oglądacie to zdarzenie razem? Nie, nie widzę. Ty nie widzisz, a on widzi to? Ale czuję. Dobrze. Ja czuję to wszystko. Jak czujesz, to bardzo dobrze. On to widzi. On to widzi właśnie i do niego teraz dociera zrozumienie, że robił źle, że ta nienawiść, ta zawiść, ta zawziętość była głupia. Nie była warta tego zdarzenia. Ja chcę, żebyście się przytulili i żebyście się tak ukochali i wybaczyli sobie. Żebyście się pojednali, pogodzili. Zróbcie to. Pogodziliście się? Ja bardzo chcę, ale nie widzę jego reakcji. Nie chce on się pogodzić? Ja nie widzę, co on robi. Jego nie widzę po prostu. Nie czuję. A weź go przytul. Zobaczysz, jak go przytulisz, czy on będzie skłonny do zgody, czy będzie się wyrywał. Tak jakby mnie odpychał. Jakby cię odpychał. Powiedz mu, że bardzo go kochasz i nie chcesz, żeby między wami była taka zawiść i takie nieporozumienie. Że chcesz to wszystko naprawić. Chcesz wszystko, że chcesz, żeby on cię wybaczył i ty jemu wybaczasz, żebyście naprawdę się pogodzili. Zawsze nie myślę, że ja do cokolwiek robiłam, nie kochając pana, bo bardzo kochałam. Psychicznie nie mogłam poradzić z tym wszystkim. Bałam się ciebie, twojego pana. No bardzo kochałam, wiedziałam, że jest nie raz z tą opiłką. Teraz starałam się dobrze to wszystko, bo brałam leki, brałam męża, nawet mąż się urlopił do mnie, bardzo siedzieliśmy bardzo, napikowaliśmy się. Wszystko zrobiłam, co mogłam. Zapytaj się go, czy cię wybaczy. Wybaczysz? Słyszę tak. To utul, przytul się do niego. Ukochaj go. Powiedz, ja ci też wybaczam. Razem byliśmy nieświadomi. Niepotrzebnie to wszystko powstało. Tak, chodzi mi o to, żeby to tak ze serca. W czasie grałam leki, wróciłam przytomność. Mogłam sobie poradzić wszystko. Zapytaj się go, czy już będzie teraz między wami taka prawdziwa miłość rodzeństwa. Czy będzie już miłość między nami. Taka jak to powinna być między bratem a siostrą. Tak. Przecież was tylko jest dwoje. Tylko jesteśmy twoje rodziców, którzy żyją. Tak. Dla mnie na pewno sprawimy tym przyjemność, żeby łatwiej. Myślę, że tak, bo takie pozytywne odczucie. To dobrze. Bardzo się cieszę, żeście się pogodzili, ale przede wszystkim się cieszę z tego, że on zrozumiał.
że on zrozumiał. To dla niego jest bardzo ważne. On nawet nie był świadomy, że ja to będę mówił do niego. Nawet nie jesteś świadomy, jak to jest ważne dla ciebie, dlatego że jesteś coraz starszy. Gdybyś umarł z taką złością i nienawiścią i z takim myśleniem, to byłoby ci bardzo ciężko po drugiej stronie. Tam wcale nie jest lżej. Jak ktoś jest głupi tu na ziemi, tam też jest głupi. Jak ktoś tu cierpi, tam też cierpi. Dlatego jest ważne, żeby się pogodzić, żeby właśnie... I bardzo się cieszę, że się pogodziłeś z Hanią i że wreszcie jesteście wolni. I jesteście jak normalne rodzeństwo, kochające się, a nie nienawidzące. Po prostu pewne zdarzenia, pewne rzeczy, które wystąpiły, niepotrzebnie was poróżniły. To nie było to warte tego. Ja mam teraz takie pytanie do was obydwoje. Czy chcecie się, żeby was oczyścił z tych zdarzeń, tych emocji, energii, żeby was całkowicie oczyścił z tego na zawsze? Bardzo chcę oczyszczenia całkowite od tych negatywnych. On też chce? Czuć. On też chce? Słyszę, tak. Dobrze, na mocy wolnej woli waszej, ja teraz oczyszczam ciebie, Haniu i jego. Wszystko od was zabieram. Wszystkie energie, wszystkie programy, powiązania, zdarzenia, wszystko to, co się wydarzyło. Oczyszczam was całkowicie. Tworzę taką wielką, czarną kulę tych właśnie kłopotów, problemów, tych niezrozumień, tego cierpienia. I to wszystko widzicie teraz. Ja wysyłam do słoneczka. Słoneczko to przyjmuje. Zjada, rozpuszcza, to już nie istnieje i nigdy istnieć nie będzie. A wy jesteście wolni od tego już na zawsze. Ja teraz doprowadzam do was takie czyste światło, piękne, pełne miłości, spokoju. Otula was to światło i od tej pory już będziecie dla siebie bardzo dobrzy, pozytywni, będziecie się kochać, szanować i uważać jak prawdziwe rodzeństwo. Ja teraz stoi też Metatron z tymi istotami świetlistymi i zapytaj się teraz Metatrona i tych istot, czy mogłyby teraz wam powiedzieć, jak żyć, co robić, żeby było już dobrze. Proszę, światła, proszę, możecie mi tak powiedzieć, jak dalej żyć, co zrobić, żeby zrobić sobie żeby ten świat. I co mówią? Widzę jasne światło nad sobą. Pięknie, to dobrze. To znaczy, że uwolniłaś się już od tego wszystkiego, że właśnie największą twoją takim cierpieniem było to ten konflikt z twoim bratem, ale już tego nie ma. Jesteś od tego wolna, brat jest od tego wolny. Także to światło już w ciebie wstępuje i już jesteś teraz istotą wolną, czystą. Teraz koło ciebie stoi twoja dusza. Powiedz mi, jak ona wygląda? Widziałaś już kiedyś swoją duszę? Widziałam. Ona mi mówiła przedtem, że jeszcze nie czas. Że jeszcze nie czas. A teraz już jest dobrze? Już czas? Co teraz? Małe światełko widzę. Małe światełko, dobrze. Zapytaj się swojej duszy, czy... Chciałaby już być z tobą w jedności, żebyście się połączyły. Kochana dusza, czy chciałabyś być w jedności? Ja to prawda, to chciałabym. Widzę uśmiech. Dobrze. To znaczy, że się dusza zgadza. Chcesz tego połączenia? Ja bardzo chcę połączenia. Dobrze. Przewodnikiem duchowym jest dusza. Dobrze, przewodnik duchowy też stoi przy tobie. I teraz na mocy wolnej woli waszej ja was połączam i stajecie się jednością. Powiedz, co się dzieje? Widzę światło. Pięknie, pięknie. I od tej pory właśnie będziesz już teraz bardzo spokojna, szczęśliwa, pełna energii, zdrowa będziesz. Dlatego, że jesteś pogodzona z sobą, pogodzona z bratem. Właśnie tego było... Jestem bardzo zmęczona, czuję po tej spotkaniu z bratem, że jestem tak cała zmęczona. Tak, ale najważniejsze jest to, że pogodziliście się.
To było, to wymagało, to widzisz, to pogodzenie wymagało bardzo dużo energii, siły i dlatego tak się zmęczyłaś. Ja teraz doprowadzam do ciebie czystą energię ze źródła, twoją własną, wypełniam cię. Stajesz się teraz wielka, potężna, mocna. Odzyskujesz wszystkie siły, jakie straciłaś. Weź teraz, rób taki głęboki oddech i poczuj się, jaka jesteś mocna, pełna energii. Czujesz się już dobrze? Mocna jesteś? Czuję się lepiej, ale tak jak usta miała jeszcze zdrętwiała. Dobrze, ja doprowadzam do ciebie coraz więcej tej energii. Ja ją kondensuję, ona jest 10-krotnie większa. Teraz dopływa do ciebie jeszcze mocniejsza. Jeszcze bardziej cię wypełnia. Wypełnia twoje całe wnętrze, wszystkie twoje ciała, zmysły, całą twoją przestrzeń. Teraz spływa to światło na cały dom twój, na pomieszczenie, na to łóżko, na ten pokój, na cały twój dom. Oczyszcza. Ja zwiększam to światło. Proszę Metatrona i wszystkie istoty światła, żeby oczyściły cały twój dom, żeby wszędzie było czyste światło. Żeby nie było w żadnym zakamarku najmniejsza ciemność. Szczególnie łóżko oczyszczone jest pod łóżkiem, cała ta przestrzeń, całą tą przestrzeń dookoła ciebie i teraz to światło wszystko rozpuszcza. Wychodzi na zewnątrz, cały dom, całą okolicę, sąsiadów, przyjaciół, wrogów, wszystkich to światło otula, oczyszcza. Po to, żebyś mogła szczęśliwie, spokojnie sobie żyć w tym miejscu. I tak już będzie teraz cały czas. Czy jeszcze masz jakieś życzenia? Porozmawiać do mnie? Ja bym chciała jeszcze z duszą męża, to on jest szczęśliwy ze mną, bo ja jestem taka depresyjna, dobrze, zamknięta w sobie, przestraszona, dobrze, ciągle. Dobrze. A ja mam na pewno jeść źle z tym. Chciałabym więcej rozmów, bo on się zamknął. Mało rozmawiamy ze sobą. Dobrze. A ja pragnę tego bardzo. Dobrze, teraz przed tobą stoi dusza twojego męża. Ukochaj go, porozmawiaj se z nim, jak tylko chcesz. Potrzebuję pomocy, uzdrowienia serca. Serce, bo coś szwankuje ostatnio. Ma powiększoną komorę, nadciśnienie. Dobrze. Chciałbym mu pomóc. Dobrze. W takim razie ja czynię ciebie teraz chirurgiem fantomowym i teraz weź jego serce w dłonie i zapytaj się tego serduszka, jak masz mu pomóc? Zoperować czy wymienić? Wymienić, dobrze. Teraz zanieś to serduszko do apteki, połóż go przed szybą. Z apteki weź nowe serduszko, połóż po drugiej stronie szyby, żeby one się zaprzyjaźniły. Jak się zaprzyjaźnią, to mi powiedz. Tak, zaprzyjaźniło się. Dobrze, teraz podziękuj, weź to stare serduszko, podziękuj mu za to, że było, że służyło. Oddaj go do słoneczka, słoneczko go bierze, zjada, rozpuszcza, ono już nie istnieje i nigdy istnieć nie będzie, razem z chorobami i ze wszystkimi tymi wszystkimi rzeczami, które go właściwie jakby z powodu którego zachorowało. Teraz weź to nowe serduszko, wstaw to miejsce, podłącz wszystkie żyły, wszystko i podłączasz meridiany, ono podejmuje funkcję i zaczyna pracować. I teraz zobacz, jak ładnie, jak ono wygląda, jak pracuje. Pięknie bije, szczęśliwa. A jaki ma kolor? Taki jasno-czerwony. Widzisz, to jest właśnie kolor miłości, szczęścia. Dałaś mężowi to, co przez całe życie, czego mu brakowało. Uśmiecha się do mnie. A widzisz? Wiem, że on mnie kochał, tylko tak nie potrafił okazać.
Widzisz, chodzi o to właśnie, że popatrz, ile trzeba przeżyć niekiedy, żeby coś zrozumieć. Coś ważnego zrozumieć. Ale najważniejsze, żeście to zrozumieli, skoro on się uśmiecha, a ty mu wymieniłeś serduszko, no to myślę, że to już jest najwyższy akt miłości. Zapytaj się go, czy jeszcze ma jakieś życzenia, czy jeszcze by coś chciał, żeby dla niego zrobić, czy to jest wszystko. Bym się chciał jeszcze wyciszyć, bo też jest taki bardzo nerwowy, spięty w pracy, bo parę lat do emerytury mu brakuje, teraz wszystko się zmienia, jest niedoceniany w tej pracy, on się bardzo stara. Dobrze. Bardzo się stara, nie bierze zwolnień, chodzi do pracy, nawet chory. Wszystko robi dobrze. No właśnie. Słuchaj, to zrobimy coś takiego. Teraz przed tobą stoi taka wielka wanna z wodą kryształową. Właśnie tą wodą, która ma potężną moc oczyszczania, która ciebie oczyszczała. I teraz weź na ręce męża i wstaw go do tej wanny. Niech ta woda go oczyści całkowicie. Niech wyciągnie z niego zmęczenie, stresy, choroby. Niech mu przyniesie taką ulgę, żeby on się poczuł bardzo pełen taki spokoju, takiej mocy. Powiedz, jakiego koloru jest teraz woda? Robi się jasna, jasna popielata. Dobrze, ja zwiększam moc tej wody, oczyszczania. Ona wszystko z niego wyciąga i rozpuszcza. Uzdrawia go, wycisza. Napełnia go energią, miłością, spokojem. Daje mu taką radość ducha i szczęścia. Dużo światła do niego sprowadzam i jego to światło otula, a woda go oczyszcza, zwiększa moc wody. Jak będzie już oczyszczony całkiem i będzie już szczęśliwy, zadowolony, powie, że już może wyjść, to wtedy go wyjmij stamtąd. Uśmiecha się. Dobrze. Zapytaj się go, czy już jest dobrze, czy chce wyjść. Jest dobrze, czy chcesz wyjść, czy chcesz szczęśliwy. Słyszę tak. To weź, wyjmij go stamtąd. Ja wyciągam korek, wypuszczam wodę do Matki Ziemi. Matka Ziemia przyjmuje te wszystkie choroby, brudy, stresy, napięcia, rozpuszcza, zjada, to już nie istnieje i nigdy istnieć nie będzie. A on już jest wolny od tego na zawsze. Od tej chwili będzie radosny, wesoły, spokojny, szczęśliwy. Będzie darzył cię czystym uczuciem, takim właśnie, jakim zawsze chciałaś. Ukochaj go ładnie i za rączkę idziecie do domku. Czy to jest wszystko? Czy coś jeszcze chciałabyś zrobić? Na mnie został stres w ramionach, usta mi drętwieje. U ciebie stres jeszcze? Tak jakby coś się przyczepiło do mnie. Jakiś stres, to nerwy, to napięcie. Aha, dobrze, dobrze. To w takim razie ja teraz sprowadzam takie czyste światło właśnie ze źródła, kondensuję go. I to światło teraz cię wypełnia i rozpuszcza te wszystkie stresy, te właśnie takie napięcia. Dokładnie tam, gdzie myślisz o nich, gdzie są, tam to światło dociera i rozpuszcza. Ty tylko myślami kieruj, gdzie one są i patrz, jak one się rozpuszczają i znikają. Ja zwiększam moc tego światła, które dochodzi. Tysiąckrotnie. Ono jest bardzo mocne. I ono wszystko rozpuszcza, uwalnia z ciebie wszystkie stresy, napięcia. Znikają one? Łagodnieją, a jeszcze takie usta drętwieją, mimo to już lepiej się czuje. Dobrze, to teraz ta energia płynie do ust i wypełnia, oczyszcza, rozpuszcza wszystko. To jest bardzo potężna, czysta energia. Ona cię oczyszcza ze wszystkiego. Ja teraz znowu proszę te wszystkie istoty, światła, one przybywają. Poproś ich, żeby ci pomogły właśnie uwolnić się od tego na zawsze. Teraz jestem wyrabiana w rozpuszczę, to do mnie jeszcze uwielbiam się wolno. Poddaję na ten stres, uśpieszam wszystkich, będzie rozpuszczony. Uwalniam się z wszystkich stres. Powiem. Zdrowa, 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 zdrowa
Gotunki, sprawa, dzwonki. Gotunki, sprawa, dzwonki. Postać światła, postać światła. Dobrze, oni wszystko zdejmują, naprawiają. Te wszystkie choroby, te wszystkie dolegliwości odsyłają do słoneczka. Słoneczko jest zjada, rozpuszcza, one już nie istnieją i nigdy istnieć nie będą. A ty jesteś już wolny od nich na zawsze. Teraz odczuj całą sobą, że jesteś zdrowa i wolna. To jest bardzo ważne. Ciało mam takie napięte, całe odpuszczone. No bo wiesz, to wszystko cały czas byłaś napięta, cały czas miałeś stresy. I to wszystko właśnie spowodowało, że został taki fantom. Ale tego już nie ma. To jest tylko taki fantom, który jak się prześpisz dzisiaj przez noc, to na rano już te wszystkie właśnie napięcia całkowicie znikną. Zobaczysz. Ale teraz jeszcze chciałabyś się spotkać ze swoją mamą. Z mamą jeszcze wiem, że teściowa pewnie czeka, bo Kasia tak mi podpowiada, że teściowa całe życie ja odbierałam, że mi to puczało. Kiedy ją pozwała, ja uciekałam przed nią, bo tak jakby nie lubiła za to, że byłam. Dobrze. W takim razie... Cały czas dawała, wiem, że dzisiaj, że to były lekcje. To ona mi dużo chciała pokazać. I właściwie w każdej hipnozie, którą miała przedtem, to ona gdzieś tam była. Tak. Ktoś mi mówiła. A ja tak oddalałam ją, bo wiedziałam, że jej nie lubiłam, nie chciałam jej krzywdzić. A ona zawsze gdzieś tam była koło mnie. Ja myślę, że to nawet nie mama, ale teściowa. Ona tak. Chciała, tak, ale... miała ciążę, tak, dawała mi lekcje po prostu. Tak, ale... Ja zawsze jej mówiłam nie. Ona się tak trącała bardzo do mojego życia. Odbierała mi miłość męża, robiła taką przepaść, niezgodę. To były pewnie lekcje. Tak. To była ja w poprzednim życiu jej dokuczało, ona była moim dzieckiem. No widzisz. Chodzi o to. Teraz. Chodzi o to, żebyście właśnie się pogodziły. Ja bym chciał, żeby. Próbowałam, jak umierała, jej powiedzieć, że ją kocham, ale nie wiem, czy to do niej dotarło, bo ona tak ciężko podchodziła. Próbowałam być. Bo już na koniec życia już mnie polubiła, pokochała, wiem, że. Żeśmy się ale nie wiem, czy to do niej doszło, bo ona była już w takim letargu. Chciałam jej powiedzieć teraz jej duszy, że rozumiem, że jeśli ja ją krzywdziłam w poprzednim życiu, to naprawdę dobrze, że ona mi dawała te włączki. Wiedziałam dlaczego ona tak mi karała, a po prostu dowiedziałam się, że ja byłam złą matką dla niej. Dobrze, w takim razie... W takim razie... W takim razie teraz stoi jej dusza przed tobą. Ja chcę, żebyście się pogodzili właśnie. Wybacz jej, niech ona wybaczy tobie, pogódźcie się. Serca, wiem, że słusznie by to robiłaś. Ja nie wiedziałam, że to są lekcje, bałam się, czyli dzisiaj wiem, że to były lekcje, bo wyuczyłaś mnie po prostu. Przebaczam tobie z serca, proszę o przebaczenie. Wszystkiego, co złego zrobiłam tobie, to było dziecku. Wiem, że to jest niewybaczalne, bo to tak krzywdziła dziecku. No to proszę ci serca przebacz. Ona prosi ciebie też o wybaczenie? Myślę, że ona mnie tłumi. Jak? Że ona mnie tłumi w tej chwili, przytula do siebie. Aha, dobrze. To znaczy, że wybacza tobie. Wybaczcie samej sobie też, że brałyście udział w tym wszystkim. Ja mam takie pytanie, czy chcecie, żebym was oczyścił z tych zdarzeń, z tych emocji, z tego wszystkiego i oczyścił was raz na zawsze i uwolnił? Dobrze, na mocy wolnej woli waszej ja teraz oczyszczam ciebie i twoją teściową całkowicie ze wszystkich zdarzeń, emocji, energii, tych wszystkich, to co się wydarzyło. Teraz robię taką wielką czarną kulę z tych wszystkich brudów i wysyłam. Widzicie, jak ja to wysyłam do słoneczka. Słoneczko to przyjmuje, zjada, rozpuszcza. One już nie istnieją i nigdy istnieć nie będą, a wy jesteście wolni na zawsze. Teraz przychodzi przewodnik duchowy teściowej, bierze ją za rękę i odprowadza ją tam, skąd, gdzie ona powinna być. Pożegnajcie się. Pa, kocham, bądź szczęśliwy.
Dobrze. Teraz przed tobą stoi twoja mama jeszcze, dlatego że jeszcze tu są pewne powiązania, pewne rzeczy. Też chciałbym, żebyście sobie wybaczyły, żebyście się ukochały, żebyście się już pożegnały tak już raz na zawsze, tak szczerze do końca, żeby było, byłyście wolne, bo twoja mama też potrzebuje właśnie spokoju takiego, którego... No. Czasami myślałam, że bał się, bo mi interesujesz. No to jeśli wolności, że nie podobasz mi, bo dziecko to było. To chciałam, ja się wszystkiego bała. Nie chciałaś mi zapinać do lekarza. Chciałaś pomóc mi żyć w tym świecie. Ty wiedziałam, że była mi utrzymki, nie mam dziecka. Też mi pomagałaś. Nie wiem, czy to by było też trudno. Kupiłaś nauczone miłości. Dodałaś mi poczucie bezpieczeństwa. Czułam zawsze mało tej miłości. Ale ty wiesz, że cię kochałam zawsze. Kocham cię. Przebaczam wszystko. Proszę, przebaczam. Jeśli nie kupię dziecko. Nawet nie tak, nie mówiłam, że jestem, bo byłam zawsze taka słaba, czy wydała lepiej. Do dzisiaj zostałam panią cię przez wszystkiego. Kochałam cię, kochałam. I świetnie. Dobrze się tego, co jeszcze potrzebujesz, to ci zostało, że trzeba świetnie uczyć wolność. Wybaczyłyście sobie już i pogodziłyście się? Dobrze. Ja mam też takie pytanie. Czy chciałybyście, żeby was oczyścił całkowicie, tu szczególnie twojej mamie to jest potrzebne, żeby was całkowicie oczyścić, obydwie, ze wszystkich zdarzeń, emocji, ze wszystkiego? Całkowicie. Proszę o całkowite oczyszczenie na ręce. Jej naszych relacji. Mama też chce tego oczyszczenia. A może mama, gdyby jeszcze z bratem razem, tak we troje. Dobrze, to jeszcze brat przychodzi, też stoi i teraz oczyszczam was wszystkich, wasze relacje między sobą, całe wasze zdarzenia, całą waszą karmę, którą macie. Ja teraz oczyszczam całkowicie was. Wszystkie programy, zdarzenia, emocje, urazy, wszystko. Oczyszczam, tworzę wielką kulę, a wy jesteście czystym światłem już pod tą kulą i widzicie, jak ta kula odchodzi do słoneczka, słoneczko ją przyjmuje, zjada, rozpuszcza. Ona już nie istnieje i nigdy istnieć nie będzie. A wy na zawsze jesteście już wolni od tego. Teraz jesteście czystymi istotami. Mam takie pytanie, czy chcecie stać się taką prawdziwą rodziną, prawdziwym taką miłością? Nie jako jedność, tylko jako miłość, taka wolna, bo mama nie żyje, więc już nie chcę dołączać was jej do żywych, ale właśnie, żebyście byli wolni, absolutnie tacy pełni miłości, radości, no i wiedzieli o sobie, że jesteście, że byliście. Chcecie takiego czegoś? Tak, bardzo. Dobrze, na mocy wolnej woli właśnie tak się dzieje. Tak się dzieje i jesteście teraz już całkowicie pogodzeni i oczyszczeni. Ja teraz wzywam przewodnika duchowego. On przychodzi, bierze mamę za rękę. Pożegnajcie się z mamą, bo mama już odchodzi na zawsze. I jesteście już wszyscy wolni i szczęśliwi. A wy wracacie do tak zwanego siebie, czyli do swoich ciał. Teraz wchodzisz do swojego ciała i powiedz mi, jak się czujesz w swoim ciele teraz? Dobrze, spokojnie, świetnie. Dobrze. Czy jeszcze masz jakieś życzenia, czy to już jest wszystko? Wiem, że jeszcze został tata, on też nie żyje. A, dobrze, dobrze, wracasz z powrotem. Wychodzisz sobie, teraz też stoi twój tato, dusza tego taty przed tobą. Też przywitaj się z nim i też tak samo wybaczcie sobie, pogódźcie się, załatw wszystko, co trzeba, po to, żebyście byli wolni i szczęśliwi. Wybaczam, że to się wzięło, wybaczam swoich mężów, faktury. Nie wiem, w jaki sposób kochałeś, ale przez to faktury,
źle to mnie życzyła. I chciała mnie zawsze bała się cię chyba robić. I chciała się was przyjąć. Ale robiłeś to z ludzi. Zachowywały się z rodziców. Myśmy wybierali w tym domu, gdzie poczerwali. Pracowali o to zło. Wiem, że wiesz, bardzo ciężko fizycznie pracowali w ludzi z tego domu. I chcieli walczyć miłości. No dzisiaj to jest to rady. Wybacza. Wiem, że wszyscy wybaczą za to. I to dałby domu. Kochali ci. To być w pokoju. Się powtarzam, zrozumiałem do tego, co się dzieje. Kiedyś miałam żal, a to był rodzic. Dzisiaj ci wybaczę. No ja też chcę bliźni. I się to poprzyło w twoje życie. Nie jest ciężkie. Kochać cię. Nie przychodzi cię prowadzi na świat. Pogodziliście się? Tak. Dobrze, też mam do was takie pytanie, czy chcecie... Chcecie pełnego oczyszczenia ze wszystkich swoich powiązań, ze wszystkich swoich właśnie... Pełnego oczyszczenia. Żeby tylko miłość pozostawić i dobre spokojnie do osoby. Dobrze. Byliśmy dla siebie nauczycielami. Nauczycielami miłości. Dobrze. Na mocy wolnej woli waszej ja teraz oczyszczam ciebie i twojego tatę absolutnie ze wszystkich emocji, zdarzeń, wszystkich zachowań, wszystkiego to, co się wydarzyło. Oczyszczam to wszystko. Wysyłam do słoneczka. Słoneczko to zjada, rozpuszcza, to już nie istnieje i nigdy istnieć nie będzie. A wy jesteście od tego już wolni na zawsze. Teraz wzywam przewodnika duchowego twojego taty. On go bierze za rękę. Pożegnajcie się, bo on już odchodzi na zawsze tam, gdzie należy. Odeszli? Tak. Dobrze. Czy jeszcze chciałabyś coś załatwić? Z kimś się spotkać? Coś zrobić? Czy już wszystko? Ale jeszcze sąsiadka, która tu była lokatorką. Tak? Dostała po prostu wyrobienie, bo ona mieszkała 50 lat i tak, no nie bardzo dobra była dla nas. Tak. I na koniec się obraziła i tak włożyczyła nas. Aha, dobrze. Ale ja jej mówię dzień dobry, ona się nie odkłania, mówi, że nie życzy sobie tego. Chciałbym się pojechać z nim. Dobrze, dobrze, bardzo. Ona już ma mieszkali, już myślę, że już jest dobrze. Dobrze jej. Ale bardzo nam włożyczyła. Dobrze. W takim razie jej złorzeczenia nie mają żadnego znaczenia. Ja pozbywam ich mocy jakiejkolwiek i wszystkie te złorzeczenia wysyłam prosto do słoneczka. Słoneczko jest zjada, rozpuszcza, tak żeby nie szkodziły ani jej, ani tobie, bo tobie one by nie szkodziły, ale jej by szkodziły. Żeby jej nie szkodziły, to ja dla niej robię taki bonus. Ona teraz stoi przed tobą i ona to widzi. Jak ja ją uwalniam od tych złorzeczeń, które by jej bardzo mogły zaszkodzić. Ja chcę, żeby ona to zrozumiała i żebyście się pogodziły. Żebyście się pogodziły, dlatego że taka nienawiść, takie coś bardzo szkodzi, bardzo osłabia. Potem człowiek ma karmę, znowu się rodzi, znowu to przerabia, znowu cierpi, a to jest bezsens. To nie ma sensu, to nie ma znaczenia. Po co to robić? Lepiej żyć w zgodzie, w miłości, w szczęściu, w radości. I się cieszyć życiem. Ja mam takie pytanie do twojej sąsiadki, czy ona to rozumie, co ja mówię? Rozumie. Właśnie, dlatego wybaczcie sobie i pogódźcie się. Nic nie jest warte tego, żeby zakłócone zostało szczęście, radość, miłość. Pogódźcie się, wybaczcie sobie nawzajem. Tu nie ma znaczenia, kto był winny, kto nie był. Tu nie ma żadnego znaczenia. Najważniejsze, żebyście się pogodziły, zrozumiały i nie cierpiały ani teraz, ani nigdy z tego powodu. Pogodziłyście się? Tak. Dobrze. I teraz już będziecie w zgodzie żyły. Bardzo dobrze, pięknie. Sąsiadka wraca do siebie, ty wracasz do siebie. I już jesteście wszyscy wolni, spokojni i szczęśliwi. Jeszcze ktoś został? A mamy trochę czasu? Mamy czas, pewnie, że tak. Jeszcze koleżanka z pracy, bo kiedyś przeżyłam nogi i wtedy tak zachorowałam, 5 razy musiałam rzucić pracę i byłam w takiej depresji na lekach, czy na drogowej, 5 razy wiedziałam, że żyję. Dobrze. Taki,
dokuczała, choć nie wiem, dzisiaj przyjmuję to inaczej, może to był mój też nauczyciel. Tak, tak. Ja byłam cicha, spokojna, nie umiałam się bronić, nie dawałam argumentów, a chyba tak jakoś szydziła ze mnie, ona miała inny. Dobrze. I ja się tak wycofałam, że właściwie 5 lat zaczęłam życia. Chciałabym jej zobaczyć. Dobrze, dobrze. Ona teraz stoi przed tobą. Ukochaj ją, powiedz, że jej wybaczasz, że nie masz do niej żalu ani pretensji, bo wiesz, że to wszystko powstało z nieświadomości. I prosisz ją o wybaczenie. I że wybaczasz też samej sobie, bo to jest ważne. No, dobrze by było, żeby ona też prosiła ciebie o wybaczenie, jeżeli chce się od tego uwolnić. Ona się śmieje, bo ona nie zdaje sobie sprawy. Wie, że ja chorowałam, ale nie wie dlaczego. Aha, no widzisz. Dobrze, to niech cię prosi o wybaczenie. Prosiła cię. Ona się śmieje. Prosi cię o wybaczenie? Śmieje się. No to ja do niej mówię. Poproś Hani o wybaczenie, bo to, co robiłaś, nie było fajne. Jak chcesz się od tego uwolnić, poproś ją o wybaczenie. A ja was oczyszczę i uwolnię. Mówi dobrze. Dobrze, to niech cię ukocha i niech powie, proszę cię o wybaczenie. Przebaczam ci. Dobrze. Ukochajcie się. To jest taki znak zgody i pojednania. Ja mam pytanie, czy chcecie też, żebym was oczyścił z tej całej waszej karmy, z waszych powiązań, z waszych tych emocji, energii, tych... Chcę całkowitego oczyszczenia. Dobrze. Na mocy wolnej woli waszej ja teraz was oczyszczam obydwie. Wszystko odprowadzam do słoneczka. Słoneczko to przyjmuje, zjada, rozpuszcza. To już nie istnieje i nigdy istnieć nie będzie. A wy obydwie jesteście wolne. Na zawsze już i wolne od siebie. Już macie swoją karmę zakończoną. Teraz wracacie już do siebie. Dobrze. Jeszcze chciałaś z kimś załatwić coś? Jeszcze tam była jedna koleżanka, ale ona umarła, ona z takich strasznych cierpieniach odchodziła. Właśnie one dwie tak jakoś mnie traktowały. Dobrze. Dobrze. Może jeszcze ją przywołam, bo już nie żyje, ale bardzo umierała tak ciężko. Dobrze, ja ją przywołuję teraz, ona przybywa i jest przed tobą. Też jej powiedz, że ją kochasz, wybacz jej, proś ją o wybaczenie. I wybacz samej sobie, że brałaś udział w tym wszystkim. A jak ona się chce od tego uwolnić, niech ona ciebie prosi o wybaczenie. To wtedy będę mógł ją oczyścić. Co, ona nie zdawała sobie sprawy. A widzisz, teraz już sobie zdajesz sprawę, jak to jest. A powiedz Hani, jak jest tam, gdy już opuściłaś ciało, jak to my mówimy, umarłaś. To powiedz mi, czy cierpiałaś z tego powodu to, co tu robiłaś, te wszystkie złe rzeczy, czy nie? Czy tam ci było... Cierpiałaś, bo wiele osób skrzywdziła, pracowaliśmy w opiece społecznej, dużo ludzi miało żal. No i teraz niech ona powie, czy z tego powodu, co zrobiła ludziom, czy tam odpokutowała? Jeszcze odpokutowuje. Jeszcze odpokutowuje. Widzisz, że nie warto komuś robić krzywdę. Patrz, tylko dostajesz uwolnienie od Hani, to co jej zrobiłaś. A tamci nawet nie wiedzą, że trzeba się wybaczyć. Popatrz. Ileż dla ciebie Hania dobrego zrobiła? Tylko dlatego, że chciała ci po prostu się z tobą pogodzić, a to ty byłaś tym oprawcą. Popatrz, co to jest miłość. Nie było w tobie tego. Drwiłaś, szydziłaś. Popatrz, ile trzeba cierpieć. Widzisz? Pamiętaj o tym. Pamiętaj o tym, bo będziesz żyła jeszcze nie raz. Pamiętaj o tym, żeby być dobrym, czy to człowiekiem, czy kimkolwiek. Nawet psem trzeba być dobrym. Ha, nawet, co ja mówię. Dobrze. Skoro ona prosiła ciebie o wybaczenie, w takim razie ja mam do was pytanie, czy chcecie się uwolnić od siebie już na zawsze, ze wszystkich zdarzeń i emocji. Dobrze. Na mocy wolnej woli ja teraz oczyszczę was obydwie z waszej karmy, z waszych uzależnień. Jesteście od siebie już całkowicie wolni. Już nigdy nie będziecie musieli ze sobą nic przerabiać. Ja te zdarzenia, te emocje
odsyłam do słoneczka, słoneczko zjada, rozpuszcza, one się nie istnieją i nigdy istnieć nie będą, a wy jesteście od siebie wolni. Ja teraz wzywam przewodnika, przewodnik bierze ją i odprowadza tam, gdzie jest miejsce. A ty, Haniu, jesteś wolna. Ty się oczyściłaś ze wszystkiego, absolutnie. A ona musi niestety teraz jeszcze odcierpieć swoje, to, co rozrobiła innym ludziom. Dlatego, że właśnie my możemy wybaczyć komuś. Możemy wybaczyć sobie, ale tylko wtedy, gdy jesteśmy świadomi. A jak nie jesteśmy świadomi, to później cierpimy. Nie możemy nikomu wybaczyć, ani nikomu pomóc. Tu chodzi tylko o świadomość. Ty masz wielkie szczęście, że masz taką córkę, jaką masz, bo to właśnie dzięki Kasi jesteś właśnie w tej chwili właśnie świadoma. Ona cię uświadomiła, to, co ona do ciebie mówiła, a że ty to przyjęłaś, dlatego możesz się oczyścić i uwolnić. I teraz sama jesteś świadkiem tego właśnie, czego się uwalniasz, czego... Popatrz, jak tobie się udało. Źle ciebie traktowano, ale ty na tym lepiej wyszłaś, bo ty nie zrobiłaś nikomu krzywdy, a oni zrobili, popatrz, jaka ich radość była malutka. Trochę podrwili, a patrz, jak teraz cierpią. Jak cierpią, jak muszą cierpieć i no, jeszcze długo mogą cierpieć. To wszystko nie jest warte, jak to mówi się... Granie warta świeczki. Funta kłaków, jak to ktoś powiedział, że to nic nie jest warte funta kłaków. O. Czy jakoś tak. W każdym bądź razie powiedz mi, czy jeszcze coś chciałaś załatwić, czy to wszystko? Jeszcze tak bym chciała się z duszą mojej mamy, siostry i ze szwagrem, jeśli by można. Dobrze, dobrze. Uwolnić się z konfliktów, takich niedomówień, takich nieporozumień, bo wiem, że tam jakieś żale są. Dobrze, Hania, dobrze. W takim razie teraz te obydwie duszyczki przybywają, są przed tobą i wiesz już, co zrobić. Zrób to samo. Najważniejsze, żebyś ty uwolniła się i wytłumacz im, o co chodzi. Szwagier odziedziczył dom po rodzica. My żeśmy mu zostawili ten dom w Poznaniu, wyprowadziliśmy się dalej z mężem, a on jeszcze jest zazdrosny o coś. Chciałbym, żeby zrozumiał, że nie ma czego nam zazdrościć. Porozmawiaj. Dostał wszystko, a my nie dostaliśmy nic. Porozmawiaj. Dobrze. Porozmawiaj z nim właśnie i powiedz mu to wszystko. On powiedz. Po prostu bardzo nam zazdrościł. Mamy stary dom do remontu, 130 lat. Cały dom powstał po rodzicach, nowych, Poznaniu. Jego dzieci nie są zadłużone, moje są na 40 lat. On dostał wszystko od rodziców, a my żeśmy się usunęli, żeby było wszystko jego. Tak. A on jeszcze ma mało. Zrozum, żeby nic już nie chcemy. Tak, powiedz mu, że jego nagroda czeka go po drugiej stronie. Tam dostanie wszystko. Jak mu mało jest, to tam dostanie wszystko. Właśnie przed chwileczką były twoje znajome, koleżanki, które właśnie dostały już taką nagrodę. I jego pazerność będzie też tak samo wynagrodzona, jak jest głupi. Chodzi o to, że dostałeś, ciesz się, że dostałeś, ale nie bądź zawistny i głupi. Chcę być przyjaźni, tak. Bez konfliktów, chcę się rozumieć, kochać, żyć jak rodzica, podwiedzać się, tak. Bez konfliktu. Wszyscy mamy równo, nikt ma więcej, nie możemy sobie zazdrościć. Wybaczam tobie, jeśli masz mi do wybaczenia, to wybacz. Chcę być przyjaźni, miłości ze wszystkimi. I co on na to mówi? Dobrze. No to jeżeli tak, to niech cię poprosi o wybaczenie, bo zrobił ci wiele krzywdy. Niech cię poprosi o wybaczenie, a wtedy od tej będziecie wolni od tego. Poklepaliśmy się po ramiona. Dobrze, jeżeli mu to wystarczy. Jeżeli mu to wystarczy. Ty mu wybacz. Najważniejsze, żebyś ty mu wybaczyła sobie, żebyś była od tego wolna.
A jego wolność nie zależy tylko od niego. Dobrze. W takim razie ja uwalniam ciebie absolutnie od wszystkich tych zdarzeń, od emocji, od tych wszystkich rzeczy, które cię spotkały, ponieważ ty się chcesz od tego uwolnić. Uwalniam cię całkowicie. A jego uwalniam tylko na tyle, na ile on chce. Bo nie będę go uszczęśliwiał na siłę, jeżeli on nie chce. Wszystko wysyłam do słoneczka, słoneczko zjada, rozpuszcza. I od tej chwili już ty jesteś całkowicie wolna od tego. I będziecie w dobrych relacjach od tej chwili. Dobrze, oni se wracają do swojego domku. Jeszcze ktoś ci został, czy wszyscy? Nie, wszyscy, dziękuję. Cieszę się. Dobrze, właściwie... Myślę, że to wszystko będzie pracować. Tak, to już pracuje, dlatego że to wszystko, co wyrzuciła z siebie, właśnie dało ci wolność, dało ci właśnie to szczęście, spokój. Ja teraz powrotem jeszcze raz tu przywołuję Metatrona i tej istoty świetliste. I ja chcę, żebyś zapytała się Metatrona, czy już jest wszystko dobrze, czy teraz mógłby ci pokazać, powiedzieć, jak żyć, co robić, żeby być wolnym, szczęśliwym i nie popełniać żadnych błędów. Dobrze, proszę cię, powiedz mi, co mam przebić dalej, jak żyć. Już możesz mi odpowiedzieć w tej chwili, czy jest to dostatecznie czysty. I co Metatron mówi? Słyszę takie słowa, uwolnić się, uwolnić. Uwolnić się, rozumiesz? Właśnie uwolnić się od tych wszystkich głupich przekonań, od tych wszystkich właśnie takich małostek. A właśnie widzisz, sam fakt, że usłyszałaś jego głos, to świadczy o tym, że już się uwolniłaś. Ja myślałam, że ja byłam wszystkiemu winna, się zaczęłam tak pogrążać, że jestem niedobra, nieudaczna, nic nie warta. A to zupełnie prawda jest odwrotna. Nie miałam miłości do siebie w ogóle. Tak, bo nie dostałaś jej jako dziecko. Po prostu nie dostałaś miłości jako dziecko, więc cały czas się karałaś. Cały czas właśnie myślałaś, że nie zasługujesz, że tobie się nie należy, że to jest ten... I dlatego popatrz, co to jest brak zrozumienia. Widzisz? Rodzice, którzy są nieświadomi, potrafią wywołać taką falę u swoich dzieci, które później całe życie właśnie nie mają miłości, nie umieją jej dać nawet niekiedy, bo dlatego, że jak nie dostały, to i też czego nie ma w człowieku, tego nie może dać. Ale w ten sposób już teraz dużo zrozumiałaś. Ja mam nadzieję, że ta dzisiejsza sesja dała ci dużo, dużo takiej świadomości. Ja myślę, że tak dorosnę na 100% teraz. Dokładnie. To o to tylko chodzi. Cały czas człowiek, taka bałachania, przestraszona, przez każdego popychana i zawsze w kącie płacząca. A widzisz. Pomimo, że już mam troje dorosłych dzieci. Widzisz? Ale wreszcie odzyskałaś. To jest ważne, że wreszcie odzyskałaś właśnie tą wolność, to wszystko. Powiedz mi, jak myślisz? Załatwiłaś wszystko, co trzeba? Myślę, że tak. Ja też tak myślę, że załatwiałeś wszystko. Dobrze. W takim razie teraz podziękuj Metatronowi, podziękuj tym wszystkim istotom świetlistym, wszystkim i wszystkiemu za to, że ci pomogli, bo rzeczywiście... Tobie Leszku, no, wielkie pośrednictwo. Tu jest ważne, że ty brałaś w tym udział i że te istoty ci pomagały. To jest ważne. Ja tylko prowadziłem was. Ale cieszę się bardzo, że mój skromny udział tu też jest. Dobrze. Dziękuję. Dobrze, w takim razie teraz wracasz do swojego ciała, leżysz sobie w swoim ciele, spokojnie teraz. Ja policzę od 1 do 10, ty się obudzisz, będziesz tu i teraz, będziesz się bardzo dobrze czuła, będziesz pełna energii, taka spokojna, pełna energii, ale i spokojna. Będziesz czuła się, że jesteś zdrowa, mocna, radosna. I tak już to zostanie. Będziesz pamiętała całą sesję z najdrobniejszymi szczegółami. I nigdy nie będziesz wątpiła w to, gdzie byłaś, co robiłaś i z kim rozmawiałaś. Bo to jest bardzo ważne, żeby nie wątpić. Bo człowiek, który wątpi, źle zawsze wychodzi na tym. Nie trzeba wątpić. To, co ci się wydarzyło, co się przydarzyło, gdzie byłaś, co widziałaś, to naprawdę jest. Nie ma sensu podważać tego. Rozumiesz? Tak. To zapamiętaj sobie, bo to jest bardzo ważne.
Dobrze.